Cześć widzowie, witam was na kolejnym odcinku. Ponownie z warsztatu, bo tyle deszczu spadło, że przez kolejne dwa tygodnie na pewno nie wyjedziemy w pole. I dzisiaj otrzymałem taką paczuszkę, na którą czekałem. A w niej zestaw filtrów. I pokażę wam, jak u mnie wygląda taki standardowy, coroczny przegląd traktorów. Dzisiaj zajmę się dojcami. Może nie jest jeszcze na nie czas, ale nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, a nigdzie nie znalazłem żadnej informacji, kiedy one miały serwisy robione olejowe, filtrowe i tak dalej, więc uznałem po zobaczeniu filtra powietrza, że no będę wymieniał komplet, bo bardzo źle to wygląda. Więc zamówiłem całe komplety sobie. I mamy. Powinny być wszystkiego po dwa. Po dwóch traktorów. Dwie uszczelki. Wymieniać będę wszystkie oleje, łącznie z mostami, przekładniowy, silnikowy i wszystkie filtry. Sprawdzę, czy wszystko, aby się będzie zgadzało. Trochę filtrów jest. Często tych nie dają powietrza, tylko te wstępnego czyszczenia. A ja lubię, jak już wymieniam, to wymienić komplet, bo wiadomo, no często się je czyści, no ale od czasu do czasu też trzeba wymienić to wszystko. Cyk. Powinny być chyba kabinowe. Dobra, czyli na kabinowe znajdują się tutaj w słupkach od drzwi. Z jednej i z drugiej strony. Tu i tu. No a reszta to standardowo. Silnik pod kabiną z tyłu. Wszędzie. Dobra, silniki sobie zagrzałem wcześniej, więc potrzebuję jakieś wiadro. Tutaj mam oleje z dystrybutorami. Rękawiczki założę, bo zaraz będzie w oleju. Lecimy. Odkręcam spust. No. Już tu przecieka. Sobie tutaj olej zlatuje. Odkręcę, żeby lżej mu leciało się.
wiaderko powinno wystarczyć, ale dla pewności sobie przygotuję drugie. Sprawdzić, czy tam nic się nie zebrało popiłków, ale nie, nie widzę, także spoko jest. I teraz zawsze sobie robię taką checklistę z traktorami, żeby sobie wszystko od razu sprawdzić, bo jak wymieniam olej, to sprawdzam wszystko, światła, klaksony, nie klaksony. No po prostu po serwisie traktor ma być w pełni sprawny i gotowy do jazdy. I lecimy po kolei. Światła. Działczą. Kierunki i tu już sobie będę zaznaczał światła, działają kierunki, działają. Przebieg mamy. Dobra, już cicho. 4924 i dzisiaj jest 24. Dobra. To. Światła są, kierunki są. Klakson. Działa. Żołęć. Działa. Wycieraczki. Działają. Filtr kabinowy powietrza będę wymieniał dopiero po wymianie. Zaznaczę. Wiecie, czasem człowiek się zakręci i zapomni. Halogeny przednie są i tylne są, czyli oświetlenie robocze też działa. Kontrolki działają. Lusterka są, siłowniki. No, siłowniki, czyli zapisuję sobie, że siłowniki drzwi trzeba do wymiany są sztuk raz. Z tyłu działają, radio działa, czyli to by było na tyle. I tak z każdymi, ze wszystkimi rzeczami po kolei będę teraz zmieniał, wpisywał przebieg, datę. A ja zawsze sobie na filtrach piszę, żeby widzieć za każdym razem. Mimo tego, że mam tą listę, ja ją sobie potem zachowam w biurze, ale jeszcze na filtrach, żeby jak ktoś będzie jeździł w dalszym terminie, gdzie mnie na przykład nie będzie, bo będę na urlopie, to żeby po prostu wiedzieli, kiedy to wszystko wymienić. Bo wiadomo, teraz te traktory są tutaj, ale przypuśćmy za pół roku one mogą iść na drugą farmę, tu będą jakieś inne i wtedy będzie taka sytuacja, jak ja mam teraz, że dostałem traktory
a nie wiem kiedy był serwis robiony. No nikt nie wie. Tutaj mam taką beczkę, bańkę mam uciętą z metalem na filtry, żeby sobie przy zmianie mógł filtr obcieknąć i żebym sprawdził, czy też w środku nie ma tam żadnych opiłków niepokojących sygnałów. I tak zerkam, szukam, gdzie on jeszcze ma jakieś filtry pochowane, bo wiem, że na pewno ich tu kilka będzie. W walsze jest tak, że jest tak bardzo, bardzo schowany pod kabiną, że trzeba wejść między kabinę a tylne koło i tak ręką tam wysięgnąć. Takie miejsce. Także co? Szukam teraz filtra oleju silnikowego. Enjoy. Dobra, nie będę zgadywał. Odkręcę, zobaczę, jaki tam siedzi dokładnie. Zabezpieczyć, bo będzie leciało. I już mamy filtr na wierzchu. I teraz sprawdzamy, czy tu nic się niepokojącego nie kryje. Piłków żadnych. Więc jest okej. Jest okej. Dobra. O, sobie papier przełożyłem, już się kręcę wokół ogona. Tutaj mam sobie beczkę obciętą na zużyte filtry. W tamtym roku nową wstawiałem, więc trochę już ich wymieniłem. Tutaj mam beczki z olejami. Już mi się kończy hydrauliczny i silnikowy, ale tam mam już nowe. A tu mam takie dystrybutory do oleju, żeby nie trzeba było z bańkami latać. To po prostu sobie rozciągam. Załączam pompę i tu sobie ustawiam. O, baterie słabe akurat teraz są.
ustawiam sobie, ile litrów oleju wlewać do silnika. Także nie muszę stać, pilnować. Fajna taka sprawa, ułatwiająca pracę. No i teraz na filtrze sobie piszę przebieg. I datę. I wtedy każdy, który zajrzy potem, będzie wiedział, czy filtry są nowe, czy nie. A tak jak nie ma tego, tak jak było wcześniej, to zgaduj, zgaduj. Czy trzeba wymienić, czy nie? Trwa to sekundę, a zaoszczędzi nam potem domysłów i pomoże wymianie oleju i filtrów na czas. Nie chcę mi tam gliść. Tutaj mały jest przód i wszystko jest tak poupychane, że masakra. O. To jest. O. Idę olu. I zabiorę się za... O, tu leży. Już myślałem, że zgubiłem po drodze uszczelkę. Podkładkę znaczy się. Mało oleju tu wchodzi. O, ale tu jest też z drugiej strony mały silnik, więc... I zaczynamy lać. No, korki są czyściutkie. Żadnych tutaj opiłków nie ma. Więc koła i mechanizm jest sprawny. Z dwóch zwolnic już tu powoli sobie ścieka ten olej. No i teraz otworzę główny zawór. No i filtry założone. No i napełniamy most. Oszalałbym ze szczęścia, jeśli miałbym to robić strzykawką albo jakimś lejkiem. Tam jest taka malutka dziurka do nalewania. Ale na szczęście mam pistolet.
Jak to mówią, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Olej mi się skończył. Musiałem targać beczkę. Rozłączać, podłączać. A już dosyć późno jest. I jak zwykle coś. To idziemy. Lać olej do skrzyni. No tutaj mi trochę zajdzie, bo... Także czekamy cierpliwie. No i ostatnia rzecz do zmiany to jest olej w przekładni planetarnej w przedniej osi. Na szczęście to już została tylko chwila roboty. Także będę się z wami powoli żegnał. Dzięki za oglądanie, jeśli wytrwaliście do końca. Dzięki za łapki w górę i subskrypcję. I zachęcam do obejrzenia pozostałych moich filmów. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!